końcu wypadałoby, żeby ktoś go po prostu tak najebał solidnie, żeby nawet nie miał możliwości klepania, nie? Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie. To jest Box, a razem z nami Igor Jakubowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Olimpijczyk, ale też niedoszły rywal Neymana na to wygląda. Nie wiem, jak cię dzisiaj tytułować. Co jest dla ciebie ważniejsze, co dzisiaj lepiej się klika? Wiesz co, no ja nie zwracam za bardzo uwagi, co się klika. Raczej staram się żyć w normalnym świecie i raczej kulturalnym świecie. Niestety pewne postacie, o których wcześniej wspomniałeś, ten świat sprowadzają do świata absurdu, no i tak to wygląda, ale wolę być jednak pamiętany z tego, że jestem olimpijczykiem. No, na pewno będziesz, ale skąd ten pomysł? W ogóle, bo to nie jest nowy pomysł. Już kiedyś pamiętam, jeszcze na gali Rocky Boxing Promotion miałeś walczyć z Neymanem. Był przynajmniej taki jakiś pomysł, żeby to był jeden z twoich pierwszych rywali. Jak do tego doszło, że do tego wróciłeś? Bo widziałem, że odzywałeś się tam, nagrywałeś, nie wiem, czy zaczepki, czy odpowiedzi do Marcina. Wiesz co, sytuacja w ogóle tej walki pojawiła się, nie wiem, już jakiś dawno temu, kiedy miałem epizod taki, że kulałem się trochę u trenera Mirka Okińskiego, którego serdecznie pozdrawiam zresztą. I tam były różne perypetie, tam mnóstwo rzeczy się działo, w każdym razie wtedy do tej walki nie doszło, z różnych względów, to trochę dłuższa historia. Ale ostatnio z bardzo przykrych powodów, no wiadomo jakich, ten rywal Marcina Neymana został odwołany. I wtedy bardziej tak myślałem perspektywicznie, że sportowcowi nie wypada, że olimpijczykowi nie wypada wchodzić w jakąś tam słowną, wiesz, awanturę z takim dzbanem, jakim jest Neyman i po prostu odpuściłem to. Ale żyjąc trochę już w tym świecie medialnym, stwierdziłem, że mi to tak naprawdę w niczym nie zaszkodzi, no bo ja idioty z siebie robić nie będę, jestem jaki jestem i po prostu, wiesz, no jak mi coś będzie przeszkadzało, to powiem. I stwierdziłem, że nie mam przeciwnika, mówię, to dawaj teraz, a wiesz, a w końcu wypadałoby, żeby ktoś go po prostu tak jebał solidnie, żeby nawet nie miał możliwości klepania, nie? Nie wiem, znokautował go, ubił, zrobił mu cokolwiek, żeby ten człowiek zniknął po prostu gdzieś tam z polskiego świata sportów walki, no bo jest to, nie jest to dobra postać, na pewno nie jest to, po pierwsze jest to obłudnik, kłamca, zresztą człowiek, który mnie pomówił, kawał chama. Człowiek, który kształtuje nasze młode pokolenie ludzi, dzieciaków, którzy teraz mają, nie wiem, 12-13 lat i oni oglądają tą patologię, którą on odstawia, aż mi się język zaplątał. I po prostu chciałbym zrobić z nim porządek raz na zawsze, ale to jest obsraniec, więc on, nie wiem, weźmie pewnie rewanż, wiesz, z Rychem Szczeną, bo będzie miał pewność stuprocentową, chociaż z nim to nigdy nie ma stuprocentowej, że wygra, bo walczył z Kasiuszem, w boksie zaczął kopać, więc wiesz, człowiek farmazon, człowiek obuda. No Marcin jest niezatapialny tak naprawdę, co by się nie działo, on jest w stanie powrócić. Myślałem, że po tej akcji z Casio to już jest koniec, dużo osób tak zapowiadało, że już nie ma powrotu, a jednak cały czas wylatuje na wierzch. Jest to w pewnym sensie imponujące, bo medialnie na pewno potrafi się odnaleźć, ale powiedz mi, czy widziałeś ten słynny odcinek w kanale sportowym z nim? On tam się ocenił chyba, jeżeli dobrze pamiętam, na jako średni pięściarz, może przeciętny, coś takiego mniej więcej gdzieś w środku sobie to wyznaczył. Jak ty byś go ocenił jako pięściarza? Tak całkiem serio pytam, jeżeli chodzi o jego umiejętności pięściarskie. Jakiś rekord ma, trochę walk stoczył. Wiesz co, on nigdy nie był pięściarzem tak naprawdę, no bo to co robił w boksie, chyba największa walka jaką miał, to była walka z Andrzejem Wawrzykiem. Tam chyba druga połowa walki w każdym razie przegrał przez knockout, ale to był jego największy, jakby na najwyższym tym topowym momencie był, kiedy zawalczył z Wawrzykiem, a reszta przeciwników, no to zresztą śledzisz jego karierę, o ile można nazwać to karierą sportową i wiesz z kim walczył i o co walczył, więc nie walczył z nikim, dopiero sobie przeciwników, toczył jakieś tam walki w K1, gdzie przywieźli mu jakiegoś chłopa, któremu zapłacił pieniądze i nie wiem, jakimś tam, nawet nie znam się na K1 ani na kickboxingu za bardzo, więc nie chcę mówić o tych federacjach.
No ale jest to osioł i wiesz, i robiąc takie rzeczy, tutaj mógłbym się rozwinąć i mówić o tym człowieku, no ale myślę, że nie ma co tutaj, wiesz, ślinianki by mi prawdopodobnie wyschły od tego gadania. No szkoda tylko właśnie, że jest to postać, która co by nie było się klika i, no, i kształtuje nam tak naprawdę środowisko, a raczej zatruwa to środowisko. Myślisz, że on faktycznie trenuje, czy tylko teraz na jakiś czas wrzuca jakieś tam materiały, czy po prostu nie ma talentu serca do tej walki i później tak wychodzi akurat w tych walkach, czy on po prostu się do nich nie przykłada? Oj, nie wiem, bo nie siedzę u niego na sali treningowej. W każdym razie wiem, że jak walił ściemę, że wbiega na Kasprowy, to doszedł tam 300 metrów pod górkę, wsiadł w kolejkę i jechał kolejką, pojechał, zrobił zdjęcie i wracał z powrotem. Więc to było jego wejście na Kasprowy. Więc myślę, że i z treningiem może być podobnie. Widziałem tam tą cepeliadę na treningach, którą wali z tym takim trenerem swoim, który jest no, jak żółw, tak ninja ubrany, bo wszędzie i na nogach te gąbki, i na rękach i tak dalej. I Marcin tam ładuje. No, talentu on nie miał nigdy, tego się nie kupi, ani się nie wypracuje, bo to masz albo nie masz. Serca do walki też nie miał. Wie, jak łatwo zarabiać pieniądze, co pokazała no, chociażby wcześniej wspomniana walka z Kasiuszem, gdzie wiedział, że nie ma szans, to mówi, co tu zrobić, żeby nie pokazać, że jestem słabszy i nie przegrać normalnie, to kopnę i powiem, że zapomniałem. Gdzie pięściarz i zaczyna kopać w oktagonie, walcząc z pięściarzem w zasadach bokserskich. Wiesz, no dzban, więc to nie ma co się za bardzo tutaj rozwijać. To powiedz, czy jest szansa faktycznie na taką walkę, czy to jest jeszcze możliwe? Bo widziałem jego deklarację, że nigdy do takiej walki nie dojdzie, ale czy mimo wszystko myślisz, że jest potencjał medialny na taką walkę? Wiesz co, no nie wiem, mówię, że on dobiera sobie przeciwników i on z kimś, kto może mu zagrozić, jeżeli nie dostanie za to ogromnych pieniędzy, tak jak było, nie wiem, w przypadku Mariusza Pudzianowskiego na KSW, to nie mam pojęcia, no, chętnie bym go po prostu ustawił do pionu i pomimo tego, że ja na dzień dzisiejszy ważę około 97 kilo, to wiesz, w każdym momencie, nawet dzisiaj, chociaż jestem zmęczony, niewyspany i tak dalej, to Marcin by tutaj po 48 godzinach snu wskoczył i, no, i tak szybko by zeskoczył. Czy dobrze pamiętam, że to było właśnie gdzieś pod postem o waszej walce kilka lat temu, gdzie zaczęła się ta cała saga z Adamkiem? Wydaje mi się, że tam właśnie Marcin Najman gdzieś pod twoim postem albo gdzieś na mediach społecznościowych Rocky Boxing Promotion cię zaczepiał i wtedy Tomasz Adamek napisał do niego, że daj już sobie spokój, skończ karierę czy coś takiego i to się zaczęło. Nie wiem, czy śledziłeś to, czy pamiętasz? Możliwe, że tak było, wiesz, bo akurat Marcin Najman jest, on jest jak Bóg. Marcin Najman jest wszędzie, że ja gdziekolwiek nie odpalę komputera, telefonu, czegokolwiek, wyskakuje mi, wiesz, ten duży łeb Najmana i on jest wszędzie po prostu, nie tylko z lodówki zacznie wyskakiwać. Wiesz co, chyba mogło tak być, że to się rozpoczęło w ogóle od tej historii. Teraz mi to przypomniałeś, że tak, że w ogóle tam był ten epizod z Tomkiem Adamkiem, ale wiesz co, aż się mocniej się w to wkręcę i dzisiaj sobie zerknę na to. Bo później się posypało, było z jednej i z drugiej strony, w końcu Tomek zupełnie odpuścił temata, a później powstał słynny tekst, że będzie go miał tam w kilka sekund w bocznej, w dosiadzie, już nie pamiętam jak on to dokładnie określił, ale no było to całkiem zabawne, trzeba przyznać, że ma taką smykałkę do tych tekstów. No smykałkę ma, ale nie ma, wiesz, nie ma za grosz pokory, nie ma za grosz szacunku do ludzi, którzy osiągnęli w tym sporcie naprawdę szczyty, tak jak Tomek Adamek chociażby. Jedyna osoba, do której ma szacunek też z różnych powodów, to jest Andrzej Gołota, a tak naprawdę no, nie ma szacunku do człowieka, a za to powinno się odpowiadać, że jeżeli nie szanujesz drugiego człowieka, to w łeb, w ryj, trzeba kopać takich ludzi i wiesz, i tyle. To właśnie jeszcze na koniec ci zapytam, czy powinien być jakiś taki kodeks, że jednak jak jest mistrz, tak jak Tomasz Adamek chociażby, to powinno go się szanować, jeżeli się jest mniej się osiągnęło w tym sporcie, bez względu na to, co on tam powie, czy nawet cię zaczepi, to powinieneś mieć do niego jakieś tam dozę szacunku? Właśnie, jak się mniej osiągnęło, a w tym przypadku jak się w ogóle nie osiągnęło, no bo nie mylmy pojęcia, tutaj osiągnęło się mniej, a nie osiągnęło się nic, no bo to jest, wiesz, dwa różne pojęcia. No, powiedzmy sobie szczerze, że masz rację, tak. Więc co, no, on w ogóle nie powinien, z jego ust nie powinny wypływać jakiekolwiek słowa, wiesz, krytykujące osoby,
startujące w sportach walki, bo te osoby startowały, a Neumann zawsze tylko jednak udawał, że startuje i to jest ta różnica. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.